Tak właśnie przedstawia się moja drużyna. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Liberewo 80 PS 2017. Kontynuujemy przygodę w 10 lidze. Te porażki bardzo bolesne, ale niestety przeciwnicy lepsi, drużyny lepsze. Nie było możliwości, powiedzmy, nawet zremisowania tych meczów. Dlatego dwa mecze przed nami. Również otworzymy sobie piłeczki, zobaczymy, co nam tam wypadnie. Zapraszam do oglądania. No tutaj, jak widzicie, również przeciwnik jest lepszy. Siła zespołu taka sama, jednakże te punkty, które się dostaje za kolejne zwycięstwa, zdecydowanie większe. Także gracz na pewno prezentuje dobry poziom. No tutaj, słuchajcie, w tej grze naprawdę nie sposób jest oszukać. Mianowicie, jeżeli masz słabszych graczy. Ja mam generalnie problem z pomocą. Kagawa jest słaby, mimo wysokiej oceny ogólnej. Jest słaby fizycznie. Łatwo go wytrącić z równowagi. Natomiast mam bocznego, z naszego skrzydłowego, bocznego pomocnika Vidala na środku pomocy oraz tego Diabiego, tak? Kuleje mi po prostu rozegranie, kuleje mi ogólnie pomoc, napad jest dobry, obrona jest dobra, Farman na bramce, także na to nie narzekam. Natomiast środek pomocy, no niestety, słabsi gracze w tych meczach, które tam widzieliście, przegrałem po 5-6-0, na wprost stanął nas na przykład Edgar Dawid. No i to jest naprawdę fenomenalny zawodnik. Robi różnicę. Dobrzy gracze naprawdę robią różnicę. Tutaj Staric. Cały mecz mnie nękał ten Staric. Naprawdę. Dobrze, tutaj jest Kagawa. No niestety. 1-1. No i tutaj niestety czerwona kartka. No. Liczyłem na to, że sędzia tego nie zauważy, natomiast no tutaj zobaczcie, on miał jednak Mertensa, on miał Staridża. Mertens, klasa sama w sobie. No niestety, no właśnie, i to mnie po prostu cieszy, że mając dobrych graczy, rozgrywamy dobre spotkania. Mając brązowych czy srebrnych graczy, mamy słabszy zespół i koniec, kropka. Tutaj Staric cały czas wychodził mi. Pamiętajcie, że gramy w 10, nie mieliśmy jednego środkowego obrońca. No znowu Staric tutaj. Farman naprawdę wysoko oceniony bramkarz, super broni. Znowu Mertens. No co zrobić, moi drodzy, co zrobić właśnie? O to właśnie mi chodziło, aby różnica w kartach, w zawodnikach była widoczna na boisku. To jest moim zdaniem sprawiedliwe. Tutaj wychodzimy. No szkoda, Jimenez tutaj miał za słabo, tak powiedzmy, strzelił tą piłkę, ale Baka to jest no fenomenalny zawodnik, naprawdę. No niestety przegrywamy ten mecz, dużo emocji mecz dostarczył, mimo porażki. Graliśmy w 10. 15 strzałów, przeciwnik oddał, my 8. Na spokojnie podchodzimy do tego wszystkiego, naprawdę. Mimo porażek, ja to już nieraz nawet w FIFA mówiłem, mimo porażek chciałbym po prostu, aby mimo porażki czuć jakąś, powiedzmy, satysfakcję. No tutaj już przeciwnik taki bliższy naszemu poziomowi. Mamy 4 porażki, zobaczcie, przeciwnik. I tutaj chciałem wam pokazać, jest to, powiedzmy, rozłożenie ataku. My atakujemy zazwyczaj środkiem, natomiast przeciwnik również prawą stroną. Oddajemy 5,1 strzału na mecz, przeciwnik 8,6.
Takie właśnie sobie można statystyki podejrzeć przed meczem. Gramy u siebie. Wybrany jakiś taki inny sobie stadionik. Gramy w takich ciemnych, czarnych bardziej strojach na poli oczywiście. No i to właśnie tak jest, że jeżeli na przykład obrońca ma przyjęcie piłki słabe w statystykach, to to widać niestety w trakcie spotkania. I trzeba bardzo uważać na tych obrońców, podawać im jak najrzadziej, jeżeli ma się oczywiście słabych. No ale my tutaj od początku meczu atakujemy, no tu pięknie obronił bramkarz. Strzał nie był chyba za bardzo aż tak dokładnie precyzyjny, nie wiem czy on tak naprawdę leciał w kierunku bramki. Kagawa z rzutu rożnego. Pięknie, ależ tutaj parada fantastyczna. Taki powiedzmy kozioł bardziej, no. Piłka mogła równie dobrze wpaść do bramki. Kolejny rzut rożny. Dobrze. Piękna piłka do Baki. No i to się musiało tak skończyć. Fantastycznie, ale ta piłka fenomenalna. Dobrze, mamy tutaj, oj, faul, faul perfidny, klepka przygotowana, piłka zwrotna na skrzydło, ale tutaj przeciwnik przewidział sytuację, Getze jeszcze się kłóci z sędzią. Vidal postara się zacentrować dokładnie. Dobra piłka. No i jeszcze Kagawa. Ach, no i widzicie tutaj ten nasz środkowy pomocnik ma słabe przyjęcie i to widać było w poprzedniej akcji. No piękna główka naszego napastnika. No i tu właśnie o tym mówiłem, to przyjęcie piłki. Mój błąd oczywiście, natomiast piłka ewidentnie odskoczyła, no i tu znowu i słupek. Prowadziliśmy 2-2, tu jest znowu złe przyjęcie. No niestety, takie bramki tracimy. Szkoda tego zwycięstwa, jest remis, ale myślę, że mecz mógł się równie podobać co poprzedni. Dużo emocji, dużo bramek, zwroty akcji, 16 strzałów na bramkę. Nieudokumentowane jednak to zwycięstwo. Przeciwnik miał Kluiverta na napadzie, także super zawodnik. No i tutaj nam się upgrade'ują nasi zawodnicy. Wzrost poziomu. Dostajemy jeden punkcik. Natomiast przeciwnik wychodzi na zero. No i mamy utrzymanie w tej 10. lidze. Na tym mi zależało. Jeszcze 3 mecze. Rozegram je sobie oczywiście poza anteną. Zobaczymy, co tam po prostu nam wypadnie. No postanowiłem sobie otworzyć piłeczki. Mamy srebrną. Durm. Ekstra. Lewy obrońca. Wysoko dosyć oceniony. 76 oczywiście. Wysokie tempo. Kolejna piłeczka. Zobaczcie, ile ja tych piłeczek sobie otwieram. I to jest wszystko tak naprawdę z rozgrywania spotkań. I ten traf jest bardzo dobry. Środkowy obrońca, wysoki. Mimo swojego wieku, Bruno Alves, 1,89 m. Dziękuję. Cześć.